Szczerze powiedziawszy, po E3 dużo się nie spodziewałem, przynajmniej jeśli chodzi o konferencję Bethesdy. I ten nowy Fallout 76 to jakoś tak specjalnie mnie nie jarał. No ale zobaczyłem zwiastuny i szczerze powiedziawszy, no teraz troszeczkę się bardziej jaram. Będzie to wyglądało na pewno interesująco. Jeśli podobały wam się poprzednie ich odsłony, no to myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Ja zakładam, że jak i poprzednio będę się dobrze przy tym bawił. Czy na premierę wezmę? No to teraz jest z tym troszeczkę gorzej, bo zapowiedziano edycję kolekcjonerską właśnie Fallouta 76. Ma się to nazywać Power Armor Edition i mamy dostać całą masę, znaczy dobra, nie całą masę, ale kilka naprawdę fajnych gadżetów. Przynajmniej ja uważam, że są świetne. Widziałem już wizualizację, wam już tutaj zaraz wrzucę. Tylko największy minus to taki, że w oficjalnym sklepie Bethesdy zestaw ma kosztować około 200 dolarów. Dla takiego Amerykanina, wiadomo, to jest na dobrą sprawę bardzo nie pieniądz, ale nas, pewnie jeśli do nas to sprowadzą, no to będzie to już słono kosztowało, bo w przeliczeniu nawet takim, powiedzmy, pi razy drzwi, no to będzie to około 850 zł. A znając życie w Polsce, pewnie ten zestaw będzie kursował za przynajmniej 1000 zł. Dobra, wrzucam wam wizualizację i teraz widzicie, co się ma w tym zestawie znajdować. Tak więc, w zestawie ma znajdować się replika hełmu T-51, który ma również podobno posiadać modulator głosu, co jest bardzo fajnym gadżetem. Sam hełm, no to jak widzicie, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Będzie można go założyć, bo w końcu po to zakładam, że jest ten głośnik jeszcze wbudowany. I dla takiego fana właśnie Fallouta myślę, że jest to naprawdę świetny gadżet. Zresztą jeśli posiadamy choćby z poprzedniej odsłony Pip-Boya na rękę, no to już mamy prawie część cosplayu, jakby ktoś chciał. Bardzo fajny gadżet i on na pewno robi większość ceny z tego zestawu. Dalej mamy prezentową torbę, więc tego raczej nie będziemy używać. Torba wygląda ok, no to torba, to tam raczej nie ma co się spodziewać, że będzie to jakoś specjalnie dupę urwało, ale jest do zestawu, jakiś sposób to tam jest, załóżmy, klimatycznie jest. Nie wiem, czy ten hełm będzie można w tym przenosić, czy co. Następnie mamy 24 figurki postaci i przeciwników z gry. Są to takie, bardziej bym powiedział, chyba żołnierzyki, coś tego typu. Nie wiadomo, czy to można wykorzystać do jakiejś gry planszowej, czy co. Takie maluteńkie figurki w worku, przynajmniej tak to wygląda. To ich na pewno całe grosze kosztowało i nad tym też trudno mi się zachwycać, bo ani tego wyeksponować, ani nic. No ale w zestawie jest, jeśli kogoś by to interesowało. Czy będziemy mogli coś z tym później zrobić, to trudno mi powiedzieć. Mogliby akurat coś wymyślić, załóżmy nawet do wydrukowania jakąś grę planszową i użyć tego jako pionków, nie wiem. Tak czy siak jest coś takiego w zestawie. Mamy również steelbook, co jest bardzo fajne. Wiele osób na pewno się ucieszy, bo wiem, że zwykle czekacie i liczycie na te steelbooki. Tak więc w zestawie się znajdzie. Jest też pewna szansa, że może pojawią się jakieś preordery, więc będziemy mogli zdobyć, załóżmy, jeszcze pewnie z 1 czy 2 steelbooki. Tak Bethesda nieraz lubi robić, że wypuszcza preordera, czy po prostu wypuszcza parę tam różnych steelbooków, że można sobie je zebrać. Tak czy siak w zestawie steelbook jest. Mamy też świecącą w ciemności mapę świata gry. Dla fanów map myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, bo możecie sobie to teraz oprawić, załóżmy, w antyramę, powiesić na ścianie i w nocy będzie wam to tam w jakiś fajny sposób świeciło. Jestem troszeczkę ciekaw, czy będą jakieś specjalne miejsca zaznaczane w ten fluorescencyjny sposób, czy nie. Zobaczymy, a tak czy siak mapa jest. Wolałbym jednak, żeby ona była na jakimś płótnie czy coś, bo da się zrobić, żeby, załóżmy, to świeciło w ciemności, a na pewno byłoby lepsze niż tylko taka wydrukowana kartka.
Ma być również zestaw cyfrowych dodatków, no to tam w zależności co to dadzą, no to coś tam jest, ale to nas na dobrą sprawę mało interesuje. I również dostajemy wczesny dostęp do beta testów właśnie Fallouta 76. Jeśli kogoś to interesuje, no to myślę, że choćby dla tego faktu warto troszeczkę wcześniej zagrać, w razie czego moglibyśmy pewnie anulować nasze zamówienia, jeśli by nam się nie spodobało. Premiera niby jest zapowiedziana na 18 listopada 2018 roku, więc jeszcze trochę poczekamy, ale daje nam to również szansę uzbierać pieniądze na ten zestaw. A może być z tym różnie, boję się, że może to się szybko wyprzedać. Ja dalej opłakuję mój hełm z Titanfalla 2, który został mi niestety anulowany, gdy miałem już pieniądze na to i tak dalej, więc szkoda grać. Tak czy siak, może uda mi się to kupić, zobaczymy. Kwota jest, nie ukrywam, naprawdę spora. A jeszcze po drodze wychodzi kilka naprawdę fajnych edycji kolekcjonerskich. Dobra, od siebie to tyle, jeśli chodzi o tego Fallouta. Jutro pewnie wrzucę wam następną edycję kolekcjonerską, którą zdradzono. Tak więc do tego czasu czekajcie i dzięki za uwagę. Albo jednak nie, zrobimy trochę inaczej, bo i tak już mam trochę zaległości w tych materiałach. Tak więc jeszcze wspomnę o Rage 2, bo również ujawniono edycję kolekcjonerską. I za cenę około $120, czyli tak jak mówiłem wcześniej, dla takiego Amerykanina to bardzo nic. Nas to pewnie będzie podobnie około 500 zł kosztowało, zresztą Bethesda, oni ostatnio coś nie wydają za dużo tanich edycji. Mamy dostać właśnie do Rage'a 2 również całkiem miły zestaw. I ma się tutaj znaleźć, tak, ja oczywiście się znowu będę posiłkował moją ściągawką, bo to jest ważne. I to jest premiera zapowiedziana na wiosnę gdzieś 2019 roku. I mamy tutaj tak, gadającą głowę. Nie wiem co to dokładnie za postać, ale pewnie się niedługo dowiemy. Wygląda to jak takie powiedzmy trofeum łowieckie. Pewnie nie będzie to też duże, ale niby ma to gadać. Jeśli tak będzie, no to jest też pewna szansa, że będzie to z jakiegoś plastycznego materiału, więc ta twarz powinna się również na ścianie ruszać. Jest taka szansa, nie jest powiedziane, że tak będzie na pewno, ale zakładam, że taki jest cel tego zestawu, więc pewnie coś takiego zrobił. Następnym elementem ma być również steelbook, bardzo ładny, kolorowy, dla fanów steelbooków oczywiście jak znalazł. Ma się tu znaleźć plakat, no to wiecie, kawałek papieru, więc tutaj... Obecnie to mało jest osób, co sobie na dobrą sprawę wiesza plakaty po pokoju, ale okej. Już lepiej te mapy. Cyfrowy pakiet dodatków i gra. I nie ukrywajmy, nie ma tutaj, szczerze powiedziawszy, jakiegoś natłoku przedmiotów. Cenę robi, zakładam, najbardziej ta głowa i sama gra w tym zestawie razem z tym steelbookiem. Dobra, to skoro zdarzył się ten rzadki przypadek, w którym aparat postanowił mi spieprzyć część nagrania, to dogrywam końcówkę. I tak, na Rage'a 2 czekam, edycji kolekcjonerskiej raczej nie zamówię, bo jest droga, nie jest to też coś tak pięknego, żeby warto to było kupić. Recenzenci obecnie, mimo że zjechali pierwszą część gry, to nagle zaczęli się zachwycać dwójką i tym sposobem przy okazji mówią, jaka to jedynka też była akurat och i tak dalej. Tak więc macie to nijak do tego, co pisali na początku, mogliby się zdecydować, czy uważają pierwszą część za gówno, czy nie, ale mniejsza o to. Cała masa jeszcze edycji będzie zapowiedzianych. Te, które obecnie są już zapowiedziane, no to ich też jest sporo i moglibyśmy tak po prostu na lewo i prawo szastać kasą, ale kto tyle gotówki ma na dobrą sprawę. Tak więc wy czekajcie, jeśli was ta seria interesuje, czekajcie na następne moje omówienia tych zestawów. Ogólnie uważam, że tak, Rage shit nie jest, jeśli chodzi o kolekcjonerkę, ale nie dla mnie. I zdecydowanie Fallout 76 jest to kolekcjonerka, którą chciałbym mieć. Czy ją będę miał, to troszeczkę, szczerze powiedziawszy, wątpię, bo za takie pieniądze, no to... No.
a przy okazji zobaczycie niedługo, co planuję kupić praktycznie na pewno, ale to już niedługo, może nawet jutro. Dobra, dzięki za waszą uwagę i do zobaczenia, cześć.